Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W tym filmie wypowiadamy sobie dwa rozwiązania przechwytywania obrazu ze starego komputera dla gierek pod DOS-a i nie tylko. Pierwsze rozwiązanie to Epiphan VGA to USB, edycja LR. Czyli to jest to pudełko, którego używałem właśnie do tej pory do przechwytywania obrazu. Jest całkiem dobrze to działa. Jest wejście pod USB, z którego właśnie przechwytuje obraz w OBS-ie. Następnie jest wejście VGA, do którego przychodzi kabel od monitora, właśnie zamiast monitora kabel wchodzi tutaj. Czyli to jest to rozwiązanie dzisiejsze. Nie jest ono idealne, ale jak do tej pory wystarczało mi bez problemu. Jeśli chodzi o koszt, to już nie pamiętam, zapłaciłem chyba coś około 40 euro, tak mi się wydaje. Trochę ciężko dzisiaj zdobyć ten sprzęt. Ja go dostałem na eBayu z Anglii bodajże. Więc to jest jedno rozwiązanie. Natomiast drugie, tak jak mogliście zauważyć właśnie na kanale Barta, który przedstawiał to rozwiązanie, mamy tutaj dwie rzeczy. Czyli pierwsze z nich to jest taki zwykły gabel AB MIDI, czy to jest wersja Live Gamer HD. I ten gabel właśnie przechodzi jeszcze wcześniej przez skalę. Czyli tak, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy dostajemy obraz na wejściu, tutaj w tym miejscu, VGA, to trzeba go właśnie przeskalować do wyższej rozdzielczości, żeby móc, żeby to też jakoś wyglądało i żeby nie stracić jakości przede wszystkim, ale też chodzi właśnie o to, żeby graby mógł go złapać. Wyjście jest właśnie tutaj, pod DVI. I używam jeszcze takiej przełączki, która pozwala mi zrobić wejście na HDMI. I teraz tak, jeszcze raz właśnie o co chodzi. Chodzi o to, że te rozdzielczości DOS-owe, takie nietypowe, nie są właśnie łapane przez te grabery od AB MIDI, ponieważ one tam łapią te wyższe rozdzielczości, typu tam 800 na 600, zależy od grabera właśnie. Niektóre też łapią te mniejsze, ale nie łapią tych dziwnych rozdzielczości DOS-owych. Dlatego to jest właśnie problem. Ten problem związuje się właśnie w taki sposób, że daje się taką skrzynkę między wejściem monitorowym a tym graberem. Czyli tak, czyli porównamy sobie dzisiaj te dwa rozwiązania. Tak jeszcze taka ciekawostka. Wcześniej właśnie starałem się używać starszych kart od AB MIDI, które mają wejście na VGA, tutaj też mają na HDMI. Więc tak, to jest pierwsza karta, którą miałem. To jest bodajże AB Media Dark Crystal HD. Nie wiem, czy tutaj jest napisane, tak, to jest właśnie CD311. Właśnie jak zaczynałem kanał, to kupiłem najpierw tą kartę, żeby przechwytywać właśnie obraz pod DOS-a. No niestety karta nie widzi tych rozdzielczości, czyli na przykład tych 720x400 czy 720x200. Chyba tak, bo już nie pamiętam dokładnie. No, czyli to była pierwsza karta, no, która oczywiście nie działała. Tą kupiłem gdzieś jakoś po drodze też właśnie, żeby przetestować. To jest AB Media Live Gamer bodajże, czy nie, to jest Game Capture HD bodajże. Tutaj nie wiem, czy będzie gdzieś napisane. To jest w każdym razie ten C127. I podobnie wydawało mi się, że to wystarczy, ale oczywiście to nie działało. Dopiero zastosowując właśnie tę skalę, mogłem przechwytywać ten obraz, więc kupiłem sobie też oczywiście jakąś taką trochę lepszą kartę, żeby już łapało pod tym HD, żeby karta się nie męczyła, że tak powiem, ponieważ te starsze modele to nie były tak jakby całkowicie przeznaczone do tego, do łapania pod HD. To ja sobie to wszystko podłączę i teraz przejdziemy sobie do porównania. Dobrze, czyli tak wygląda mniej więcej takie porównanie, jak mam oba te gaby właśnie włączone w tym samym czasie. Ten efekt jest właśnie z tego, że. Tutaj wam pokażę tak na takim małym schemaciku. Efekt się bierze właśnie z tego, że z tego komputera wychodzi obraz. Następnie używam splittera, żeby móc ten obraz powiedzmy po prostu puścić kilkoma torami. Ten splitter, który teraz mam akurat, to ma tylko dwa wejścia. Ewentualnie mógłbym sobie dokupić jeszcze taki, co ma cztery, to wtedy można by jeszcze więcej porównań zrobić albo. Po prostu mógłbym to nagrywać dwutorowo i jeszcze wypuszczać to na ekran. Więc tak jak mówiłem, jedna odnoga właśnie idzie do VGA to USB LR, następna idzie do Geffena czyli przez skalę. Następnie to jest ta mała przyłączka, którą pokazałem przed chwilą. I obie wpadają do OBS-a. Tutaj tak trochę tu upuściłem, ponieważ jeden właśnie idzie przez HDMI do AV MIDI, która się właśnie komunikuje z OBS-em. I jest bezpośrednio przez USB przekazywany obraz podobnie do OBS-a. Tak to wygląda teraz. Tak to właśnie będzie wyglądać później, czyli będę miał powiedzmy grę na jednym ekranie, na drugim ekranie, czy na drugim tym właśnie wyjściu będę przechwytywał obraz. I tak to wyglądało wcześniej właśnie. Dobrze, to zrobimy sobie teraz takie trzy testy. Pokażę wam właśnie, w jaki sposób można bardzo łatwo porównać te dwa tak jakby sposoby właśnie przechwytywania obrazu.
Czyli tak, najpierw przestartujemy sobie po prostu system. Zobaczycie, jak to wygląda w momencie, kiedy system się uruchamia, ponieważ to jest moment właśnie w tych starszych Windowsach, gdzie rozdzielczość się praktycznie co chwilę zmieniała i co chwilę była inna, więc bardzo ładnie tutaj teraz będzie właśnie widać, jak to wygląda. Dobra, czyli ponowne uruchomienie systemu. No i tutaj, tak jak właśnie widzicie, ten grabber od VGA to USB jest może troszeczkę szybszy, jeśli chodzi o rozdzielczość, łapanie właśnie tej pierwszej rozdzielczości. Jednak później on potrzebuje właśnie troszeczkę czasu, żeby się ustawić, tak jak teraz, to będzie właśnie bardzo dobrze widać. Czyli tak, ten od Gefena już jest gotowy, już mogę sobie coś tutaj robić, zmieniać rzeczy i tak dalej, odpalać gry. Natomiast ten od VGA to USB, muszę właśnie poczekać chwilę, aż złapię odpowiednią rozdzielczość i dopiero wtedy będę mógł cokolwiek robić. Okej, to teraz tak, drugi test. Pokażę wam właśnie fragment dema z demosceny, gdzie też właśnie ta rozdzielczość się dosyć szybko zmienia i gdzie to będzie właśnie dobrze widać. No, teraz tutaj, tak jak właśnie widzicie, jest VGA to USB, nie złapał mi konkretnie tej dobrej rozdzielczości. Muszę go tak na szybko skonfigurować. No, dopiero teraz jest okej. Czyli tak, czyli polecimy sobie właśnie z tym demem. Okej, tutaj podobnie, tak jak widzicie. Tutaj akurat w tym miejscu już złapał tę rozdzielczość tak jak trzeba. Ale tutaj już właśnie jest problem. No, także na przykład te właśnie pierwsze ramki zawsze mi uciekały z tych różnych dem. Czy chociażby tam z jakichś innych gier, które pokazywałem. Dobra, tutaj nie będziemy lecieć do końca. To jest tak naprawdę wszystko, co chciałem pokazać. Te właśnie momenty, kiedy ten VGA to USB nie działa tak jak trzeba. I tutaj jest podobnie. Znaczy tak, on działa tak jak trzeba tutaj, tylko tak jak sobie właśnie zobaczymy tak trochę bliżej na podglądzie. Tak wygląda VGA to USB, a tak wygląda Geffen. Obraz jest bardziej ostry, tak mi się wydaje. To tak, lecimy sobie dalej. Teraz tak, zobaczymy może sobie taką gierkę, gdzie nie ma problemu właśnie z kolorem, czyli to będzie Warcraft 2. Znaczy może nie tyle z kolorem, co nie ma po prostu problemów z jasnościami i tak dalej. No tutaj jeszcze na początku nie ma problemu. No i tutaj już właśnie widzicie, że po prawej stronie jest troszeczkę obcięte. Trzeba po prostu poczekać, aż załapie. No, a w międzyczasie właśnie, no, to był taki moment, po prostu, kiedy traciłem czas. Tak naprawdę. Teraz już jest okej. Dobra, to spróbujemy sobie tak na szybko zagrać sobie jakiś kawałeczek tylko. Tak, żeby wam tylko pokazać te kolory, bo to właśnie z tym Geffenem problem jest taki, że pod kątem kolorów to wygląda troszeczkę inaczej. I o ile tutaj jeszcze na przykład w Warcraftcie z tym nie ma problemu, bo jest dosyć jasno. Ciężko się właśnie gra na podglądzie, ponieważ jest trochę ten. Troszeczkę opóźnienie jest w stosunku do tego, co robię. Nie wiem, czy tutaj mi się uda jeszcze jednego załatwić. Udało mu się pierwszemu uderzyć. Dobra, tutaj tym jednym też raczej nic nie zrobię, ciekawe. Dobra, no w każdym razie to był taki szybki test, tak żeby wam tylko pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Kolory są takie właśnie, znaczy no wiadomo, ten poprawy VGA to USB trochę lepiej łapie te kolory. Z tym Geffenem spędziłem trochę czasu i nie udało mi się go tak skonfigurować całkowicie dobrze. Nigdy nie próbowałem czegoś takiego zrobić na przykład. Ja wiem, że jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy to jest Footman, czy Łucznik. Okay. Nie udało się. Dobra. Okej, okay, to lecimy sobie dalej z kolejną gierką.
Tak, czyli teraz mamy Hexena. Hexen ma to do siebie, że jest taki dosyć ciemny, że tak powiem, na to taki klimat. No tutaj, tak jak już widzicie, jest dużo czerwonego, tak mi się wydaje, niebieskiego. Dobra, wspomnę grę, szybko. No, tutaj już widać właśnie, że te kolory już tak już zbyt dużo odbiegają, że tak powiem. Trochę ciężko by się grało, tak jakbym miał grać tylko na graberze. Trochę ciężko by się grało, tak się wydaje. O ile się nie mylę. Jeszcze chwilkę wam właśnie pokażę. A, bo ten. Lepiej on zupełnie nie działa tak jak trzeba. Strzelali trochę. Okay, dobra, to za go tak właśnie na chwilę, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to będzie teraz wyglądać. Dobra, to wrócimy sobie teraz do Windowsa. Dobrze, i to, co właśnie chciałem wam pokazać, to też to, że przy Geffenie z Nvidia nie potrafię dokładnie ustawić tego białego koloru, że tak powiem. Tutaj ustawianie koloru wygląda mniej więcej w ten sposób, że tutaj mamy takie menu. Może przejdę właśnie na samego Geffena w ten sposób. Mamy takie menu, w którym możemy sobie tam ustawiać różne rzeczy. Tego już nie będę omawiał, ponieważ to można na internecie sobie bardzo łatwo znaleźć. Tak, i tutaj właśnie chodzi o to, że te kolory ustawiam w tym miejscu. I zależnie od tego, czy tam więcej jednego koloru, czy drugiego, no to taki będzie efekt. Staram się właśnie uzyskać taki efekt najbliższy temu, co widzieliście właśnie przed chwilą na VGA to USB. Także tak mi się wydaje, że zostawię takie ustawienia. Ewentualnie może jeszcze trochę tam popatrzę i jeśli uda mi się to jakoś lepiej ustawić, to wtedy to zostawię. Dobra, czyli tak, tutaj to byłoby chyba właśnie wszystko z tego. Przetestowaliśmy, pokazałem wam właśnie różnicę między dwoma rozwiązaniami. Teraz jeszcze taką ciekawostkę wam pokażę. Ok, czyli tak jak to właśnie widzicie tutaj, dodają takie paseczki po ekranie. To jest w momencie, kiedy podłączę bezpośrednio obraz, który wychodzi z Geffena do monitora. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie problem związany z tym, że no, pewnie ten skala już jest taki dosyć stary, że tak powiem, i są takie problemy. Dlatego przy niższych rozdzielczościach jeszcze ok, przy wyższych to tak naprawdę nie ma sensu, bo wystarczy właśnie podpiąć ekran do. Podpiąć właśnie. Wyjście bezpośrednio do grabera. Tak jak widzicie, jeśli na przykład zmniejszy sobie rozdzielczość na 800 na 600, cały czas dostaje 1080p. No, tych pasków jest trochę mniej, ale jednocześnie, ale no, mimo wszystko się pojawiają, także tak mi się wydaje, że chodzi o zmęczenie sprzętu. Natomiast gdybym chciał właśnie trochę zaszaleć i podbić sobie na przykład na taką rozdzielczość, no to sami widzicie, co się dzieje. To jest nieużywalne, że tak powiem. Nie wiem właśnie, czy to chodzi o to, że ten skaler jest już trochę zmęczony, czy jakaś inna rzecz. Może to po prostu ekran nie nadąża z tym wszystkim. W każdym razie, jak na razie będzie to właśnie rozwiązanie, którego będę używał do nagrywania filmów. Dopóki jest jeszcze dużo takich właśnie demek pod DOS-a, czy są jakieś takie scenowe rzeczy, które co chwilę zmieniają rozdzielczość. Także teraz będzie dużo łatwiej mi po prostu to złapać i pokazać. Tym bardziej, że tak jak tam chyba wspominałem wcześniej, VGA to USB często mi się wysypywał. Miałem po prostu niebieski ekran na systemie, ponieważ sterownik, który jest pod Windows 10, nie działał tak jak trzeba. No to w każdym razie, w następnym filmie obejrzymy sobie wprowadzenie do 8 numeru CD Action. I ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć!